Doniesienie o demisji szefowej resortu finansów Teresy Czerwińskiej, to burza w szklance wody, nie było czegoś takiego, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na doniesienia, że minister zrezygnowała ze stanowiska. Konflikt miał dotyczyć wydatków na TZW. Nową piątkę PiS. Minister finansów to trochę taki główny ekonomista kraju i główny księgowy zarazem. To dwie role, które nie są takie łatwe do pogodzenia, ale na pewno pani minister bardzo dobrze wypełnia te role, mówił Morawiecki w Radiu Wrocław. Dodał też, że Czerwińska przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim oraz że na poniedziałek jest z nią wstępnie umówiony na kolejne dyskusje. Przypomnijmy, w środę w polityce.pl napisało, że Czerwińska pod koniec lutego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim podała się do dymisji, jednak ten jej nie przyjął. Według portalu miało to miejsce kilka dni po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego TZW. Nowej piątki PiS, czyli między innymi rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko, TZW. 13. emerytury czy zwolnienia z PIT osób przed 26. rokiem życia. Obietnice wiążą się ze znacznie zwiększonymi wydatkami z budżetu. O silnym oporze Czerwińskiej przeciw zwiększaniu wydatków socjalnych wielokrotnie donosił wcześniej dziennik Gazeta Prawna. Minister miała nie zgadzać się na złamanie, zawieszenie lub likwidację reguły wydatkowej, czyli bezpiecznika chroniącego finanse państwa przed nadmiernym rozdawnictwem? Reguła ta obowiązuje od 2013 roku i nie pozwala zwiększać wydatków bardziej niż o wskaźnik wzrostu PKB i inflacji. Doniesieniom w polityce.pl najpierw zaprzeczył rzecznik Ministerstwa Finansów, który na Twitterze napisał, że Czerwińska nie złożyła żadnej demisji. Potem pojawiło się dementi rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, która wiadomość portalu braci Karnowskich nazwała fake newsem. Podobnie sprawę komentował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Nie ma żadnych wypowiedzi Teresy Czerwińskiej potwierdzających spekulacje dziennikarskie, jakoby była w konflikcie z Mateuszem Morawieckim, mówił kilka dni temu wicepremier Jarosław Gowin. Według cytowanego przez Gazetę Wyborczą ważnego polityka PiS odejście Czerwińskiej nastąpi za kilka tygodni, by zminimalizować niekorzystny efekt wizerunkowy.